Drodzy, jestem przy celi świętego ojca Pio. Ojciec Pio spędził kawał swojego życia. Tu się modlił, tutaj były walki z szatanem. Tutaj Pan Bóg dopuszczał swego ducha, aby on nabierał pokory, aby bardziej się zwracało jego serce, jego życie ku Bogu. To wypraszał wielu ludziom określone łaski. I tak jak wędrowali ludzie, to po prostu bardzo dużo osób otrzymało cudowne uzdrowienie właśnie poprzez jego stawiennictwo u dobrego Boga. Święty Ojciec Pio walczył o każdą duszę, walczył o każdego człowieka, szczególnie tego, który był pogrążony w ciemności. Czasami potrafił nawet uderzyć, albo powiedzieć komuś, ty świnio, albo jakieś inne ostrzejsze słowo, ale po to, aby dany człowiek wrócił, aby zrozumiał, aby przytomniał i aby się skruszył i wrócił swoim sercem i całym sobą do naszego Stwórcy, do naszego ukochanego Ojca. Ojciec Pio za te wszystkie osoby się modlił. Z jego cela jego, w której on żył i w której on mieszkał i w której przebywał.